Józia, lat 12, uczennica klasy 6, mieszka w małym domku na przedmieściach. Od paru dni pisze z poznanym w internecie kolegą. Leopold, lat 41, od paru lat bezrobotny. Podszywa się pod 13-letniego chłopaka piszącego z Józią. Marcelina, lat 13. Uczennica klasy 7. Wychowuje się bez mamy. Ma 6 rodzeństwa. Mieszka w małym mieszkaniu w centrum Warszawy. Nie przyjęliście ostatni odcinek. Zostawiliście pod nim pełno łapeczek w górę. Wspaniałych komentarzy. Pamiętajcie, że ja wszystkie komentarze czytam i chętnie na nie odpowiadam. Dobrze, już się zbliża noc, więc ja nie mam jeszcze żadnego schronienia, ale myślę, że jakoś damy radę. Zbierzemy sobie drewno. Okej. Dobra. Mam dwa drewna. Kurczę. Świnka, cześć świnka. Ale ty jesteś piękna. Kryśka, lat 14, uczennica klasy 8, mieszka z rodzicami. Krysia jeszcze nie wie o tym, że jest stalkowana przez Konstantyna,